Gmina Krasocin ma blisko 11 tysięcy mieszkańców i położona jest w powiecie włoszczowskim. Słynie z przepięknych lasów, które zajmują ponad 40% całego jej obszaru. Władze samorządowe wiedzą, że tak wspaniałe dobro naturalne trzeba chronić. Od lat inwestują w sprzęt służący strażakom ochotnikom. To oni są zawsze pierwsi, gdy pojawi się zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach. Tylko w ubiegłym roku za blisko 800 tysięcy złotych dla jednostki w Krasocinie zakupiono samochód specjalistyczny z napędem na cztery koła, wyposażony m.in. w motopompę szlamową, aparaty powietrzne, kurtyny wodne czy wyciągarkę. Wsparcie otrzymały także inne jednostki: w wolesznie, ostrowie, chotowie czy w Brygidowie. Wszystkie strażnice są odnowione. W sumie na terenie gminy funkcjonuje 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego dwie w Krasocinie i Olesznie wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpieczeństwo to także gminne drogi. Tu warto dodać, że w ostatnich trzech latach wybudowano niemal od zera ponad 29 km gminnych dróg, 6 km chodników, a w 13 miejscowościach zamontowano nowoczesne, energooszczędne lampy. Krasocin – lider bezpieczeństwa.